Dashboard wam wszystkim. Dzisiaj zrobimy sobie lampę ozdobną. Zobaczycie, jak od początku to się wszystko odbywa. Także zaczynamy. Jest nowy projekcik. Jak widzicie, coś nietypowego tym razem. Wszystko się w głowie narodziło w momencie, kiedy znaleźliśmy ten pieniek. No ale myślę, że ozdoba będzie fajna, godna uwagi. Taka gwiazdeczka w środku. Jeżeli ją się ładnie oczyści, może olejem się posmaruje, może czymś innym się jeszcze ją dodatkowo wzbogaci, to będzie miało fajny wygląd i będzie fajnie mieszkanie zdobiło czy domek. Także do dzieła, zobaczmy, co dalej z tego będzie. To, co teraz widzicie, jest to robienie pomiaru z obrysem, tak aby przy cięciu nie uszkodzić środka rdzenia. Tak prezentuje się plaster w stanie surowym. Jak widzicie, w środku jest próchnica, którą trzeba ostrożnie z grubsza usunąć. Zabieramy się za planowanie plastra. Do tego posłuży mi ręczna frezarka. Obrys, który teraz robię, jest linią, po której poprowadzę frez. Zagłębienie będzie miało grubość 8 mm, tak aby schować taśmę LED-ową. Teraz sprawdzam ułożenie taśmy. Jak widzicie, wszystko gra.
Do trzymania kabla użyłem kawałka listwy podłogowej. Kabel ze złączką LED oraz sterownikiem na pilota. Montujemy. W tym momencie stwierdziłem, że zamiast wyginać taśmę, utnę ją, a następnie zlutuję. W taki sposób uzyskałem lepszy efekt oraz estetykę mocowania taśmy. Nadmiar taśmy ucinam, dociskam do drewna i testuję, czy świeci. W taki sposób mamy gotową lampkę ozdobną na komodę, biurko, szafkę czy parapet okienny. Efekt, jak widzicie, jest i robi wrażenie. Całość podłączona jest pod zasilacz 24V. Sterowanie, jak i włączanie odbywa się poprzez pilota. Nie dotykamy tego bezpośrednio. Bardzo dobrą rzeczą jest tutaj możliwość przyciemniania 100%, 50% i 25%. Ja Wam wszystkim dziękuję za oglądanie, zapraszam na kolejne odcinki. Oczywiście nie zapomnijcie subskrybować kanału. Pozdrawiam Was serdecznie. Dashboard!